Cześć! Dziś przepis na szpinakowe ciasto z kiwi, galaretką i pianką jogurtowo-twarogową. Jest to wyjątkowa propozycja na wiosenne ciasto, które można podać też w czasie świąt wielkanocnych. Ciasto składa się z mięciutkiego biszkoptu wzbogaconego o szpinak, co nadaje mu pięknego zielonego koloru i świeżego smaku. Pomiędzy szpinakowymi blatami ciasta znajduje się zielona galaretka, wypełniona jabłkami i kiwi. Górę wieńczy pianka jogurtowo-twarogowa, czyli kremowa warstwa, która dodaje ciastu aksamitności i subtelnego smaku sera, jednocześnie sprawiając, że ciasto jest lżejsze i bardziej orzeźwiające. Całość udekorowana plastrami kiwi pokrytymi przezroczystą galaretką. Krok pierwszy: biszkopt szpinakowy. 130 g szpinaku bez łodyżek najlepiej się sprawdzi szpinak Baby. Można w sumie dać też szpinak mrożony, ale wtedy kolor ciasta nie będzie tak ładny. Dając szpinak świeży, macie pewność, że Wam wyjdzie intensywnie zielony kolor. Do szpinaku wlewamy trochę oleju, ja wlałam tak mniej więcej 1 czwartą szklanki. Blendujemy do uzyskania jednolitej papki. Zblendowany szpinak odstawiamy na chwilę. Do misy miksera przekładamy 3 jajka średniej wielkości i wsypujemy jedną szklankę cukru. Miksujemy na najwyższych obrotach miksera przez około 15 minut do uzyskania puszystej masy. Po tym czasie zmniejszamy obroty miksera do najniższych i wlewamy pół szklanki oleju. Wlewamy go tak powoli ciurkiem. Wsypałam dwie szklanki mąki krupczatki i dodajemy dwie i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Dodajemy zblendowany szpinak. Szpinak dodajemy takimi szybkimi ruchami łyżka po łyżce i miksujemy krótko do połączenia składników. Przelewamy ciasto do foremki o wymiarach 24 na 24 cm, wyłożonej tylko na dnie papierem do pieczenia. Boków foremki niczym nie smarujemy. Wyrównujemy powierzchnię ciasta i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 40 minut. Po upieczeniu wyciągamy ciasto od razu z piekarnika i pozostawiamy foremce do wystudzenia. Wystudzony biszkopt wyciągamy z foremki i odcinamy od niego górę. Następnie przekrawamy na dwa równe blaty. I tak wygląda ciasto po przekrojeniu. Jeden blat, ten dolny, wsadzamy z powrotem do foremki, w której był pieczony. Krok drugi. Pącz. 1 czwarta szklanki wody, 1 łyżeczka cukru pudru i 4 łyżki soku z cytryny. Mieszamy do połączenia składników i tak otrzymanym pączem nasączamy biszkopt w foremce. Krok trzeci: galaretka z owocami. 6 sztuk kiwi obieramy, kroimy na małe kawałki i przekładamy do garnka. 1 kg jabłek obieramy i kroimy na małe kawałki. Mogą być jabłka dowolnego gatunku. Wlewamy 600 ml wody. Włączamy grzanie kuchenki i doprowadzamy do wrzenia. Gdy tylko się zagotuje, mieszamy i po około minucie wyłączamy grzanie kuchenki. Wsypujemy trzy galaretki o smaku kiwi, z czego każda galaretka ma 77 g. Mieszamy do rozpuszczenia proszku i odstawiamy do wystudzenia i lekkiego tężenia. Aby przyspieszyć ten proces, można wstawić do miski z zimną wodą. I tu proszę zauważyć, że nałożyłam folię, która wystaje poza foremkę, bo ciasto będzie troszkę wyższe od foremki. Na nasączony biszkopt w foremce wykładamy tężejącą galaretkę z owocami. Proszę pamiętać, aby ta galaretka była o konsystencji tężejącej, bo w przeciwnym razie, jeżeli będzie płynna, to wsiąknie w ciasto. Drugi blat ciasta nasączamy ponczem. I przekładamy tą nasączoną stroną na galaretkę z owocami. Lekko dociskamy i wstawiamy ciasto do lodówki na czas przygotowań reszty składników. Krok czwarty pianka jogurtowo-twarogowa. Do szklanki wlewamy 100 ml gorącej wody, to jest niecałe pół szklanki. Wsypujemy 4 łyżeczki żelatyny i mieszamy do dokładnego rozpuszczenia proszku. Odstawiamy do wystudzenia. Do wysokiego naczynia przekładamy 400 g półtłustego twarogu. Dodajemy 150 g cukru, to jest 3 czwarte szklanki. Coś waniliowego, można dać cukier waniliowy, ekstrakt lub jak u mnie aromat waniliowy. Dałam yy, jedną łyżeczkę. Do tego 200 g jogurtu greckiego. Blendujemy na gładką masę. Wlewamy żelatynę. Moja jest jeszcze lekko ciepła, więc ją zahartuję. Żelatynę hartujemy, dodając do niej parę łyżeczek masy jogurtowej. Mieszamy, wlewamy do masy i blendujemy krótko do połączenia składników. Przelewamy na ciasto szpinakowe w foremce. Wyrównujemy powierzchnię. I wstawiamy do lodówki do stężenia. Krok piąty, dekoracja. 400 ml gorącej wody, to jest 1 i 3 szklanki i jedną galaretkę przezroczystą. Mieszamy do rozpuszczenia proszku i odstawiamy do wystudzenia i lekkiego tężenia. 4 kiwi kroimy w grube plastry i przekładamy do rondelka. Zalewamy wrzącą wodą, tak aby przykryła owoce. I zagotowujemy. Od razu, jak się zagotuje, wyłączamy kuchenkę i owoce odcedzamy. Pozostawiamy je do wystudzenia, a następnie układamy na stężałej masie jogurtowej. Zalewamy owoce lekko tężejącą przeźroczystą galaretką. Proszę pamiętać, aby nie kłaść świeżych owoców w kiwi, bo galaretka się nie zetnie. Wstawiamy ciasto do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak prezentuje się ciasto na drugi dzień w przekroju. Dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie. I jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie lajka, a nowych widzów zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To będziecie na bieżąco z nowymi, fajnymi przepisami. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze Ciasto Wielkanocne. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!